Szczerze mówiąc, nawet się nad tym nie zastanawiałem, że to będzie już czwarty Brazylijczyk pod rząd Lasłana. No, tak się złożyło. Jeżeli tą walkę wygra, na pewno bardzo, bardzo zbliży się do walki o pas. Kto wie, może następna już walka będzie o pas. Też istotne jest to, kto będzie posiadaczem tego pasa. Z racji tego, że mamy dużo zawodników z Czeczenii, z naszego regionu w tej kategorii, to większość walk właśnie Asłabek toczył z zawodnikami z zagranicy. No, Elias Silveiro jest w moim odczuciu na pewno jeden z bardziej wymagających rywali Asłana. Ciro Rodriguez, którym ostatniej walce stoczył walkę Asłabek, postawił wysoką bardzo poprzeczkę. Tutaj Elias myślę, że jest w stanie zrobić to jeszcze bardziej. Na pewno nie będzie to łatwa walka dla Asłabeka, ale im trudniejsze myślę, że tym ciekawiej, bo Asłabek zawsze to jest jeden z takich zawodników, do których ja po prostu wysyłam link z Sherdoga i mówię: Asłan, z tym zawodnikiem walczysz, i dostaję krótką odpowiedź: ok. I ja to sobie bardzo, bardzo cenię. No to co?